krótko po słowach realizacja zadań powierzonych. Dopisujemy następne zdanie. Pozostałe zadania realizujemy w trybie odrębnych przetargów nieograniczonych. Tu jest takie wyjaśnienie. 25 tysięcy złotych to jest kwota inwestycyjna według kosztorysu inwestorskiego. I uzasadnienie. Przetargi nieograniczone powodują oszczędności w wydatkach na infrastrukturę. Szanowni Państwo, czy wszyscy rozumiecie poprawkę? Autorstwa Filipa Raczorka? Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki autorstwa Filipa Raczorka? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Szanowni Państwo, poprawka również nie została przez Państwa przyjęta. W związku z tym przechodzimy do głosowania uchwały. Kto z Państwa jest za uchwałą w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Krzysztof Kwaciak składa wotum separatum uchwały.